No, to przyszedł czas się pożegnać. Generalnie rzecz biorąc, musicie wiedzieć, że przyszedł moment, w którym trzeba z czegoś zrezygnować. I właśnie chciałem ten film przede wszystkim dedykować wszystkim absolwentom gimnazjum w Koziegłowach, uczniom szkoły podstawowej i kończących się klas gimnazjalnych. Nie spotkamy się we wrześniu, ze względu na to, że podjąłem bardzo cholernie trudną decyzję i rezygnuję z pracy no właśnie tutaj, czyli w Koziegłowach w szkole podstawowej, czy też w byłym gimnazjum. Decyzja jest bardzo trudna, dlatego że tutaj zostawiam 12 lat pracy. Mnóstwo historii uczniów, których miałem przyjemność poznać, prowadzić, widzieć jak dorastają, widzieć jak zdobywają pasję. Pozdrawiam wszystkich zwariowanych chemików, którzy gdzieś tam są w świecie, być może dzięki nie wiem, pokazaniu tego, że tego przedmiotu można się nauczyć, polubić go. Pozdrawiam wszystkich moich filmowców, którzy coś tam robią zawsze, filmowców, fotografów, którzy coś tam robią zawsze, którzy trafili na dobry moment, kiedy miałem dla nich bardzo dużo czasu i mogłem się nimi tak naprawdę opiekować. No jest to bardzo trudna decyzja, ciężko się odchodzi z pracy, także pamiętajcie, że to taki filmik o odchodzeniu, nie? Że już wiesz, że już tak naprawdę więcej nie przejdziesz sobie jakimś tam korytarzem, nie wejdziesz tymi drzwiami, nie napijesz się kawy ze swojego kubka ulubionego, robionego na zapleczu, na którym jest ciągle bałagan, bo nie masz kiedy posprzątać. Że nie wylosujesz kolejny raz kogoś do odpowiedzi ze zlewki przydziału i nie zrobisz tego już tutaj, w sali 21, która była taka zawsze fizykochemiczna. Wiecie, sala 21 to była ta sala, w której zacząłem swoją pracę w ogóle pierwszą w życiu i to było właśnie 12 lat temu. Przez ten czas bardzo dużo się zmieniło, szczególnie w ostatnich 4 latach. A już ostatnie 2 lata dały mi ogromnie kopa, jeżeli chodzi o ilość zadań. To dały mi w kość tak naprawdę o ilość zadań, prowadzenie 2 szkół. A ten rok to była totalna masakra. I stwierdziłem, że tak dalej być nie może. I początkowo miałem zostać tylko tutaj, a potem podjąłem bardzo trudną decyzję, ponieważ chciałbym też rozwijać różnego rodzaju działania, wiecie dobrze, sieciowe, Pana Belfra i tak dalej. I żeby to robić, to trzeba mieć trochę więcej na to czasu. A żeby mieć więcej czasu, to trzeba mieć mniej lekcji przy tablicy. W związku z tym trzeba wybrać mniej, po to, żeby można było robić coś więcej. I to jest właśnie ten moment. Myślę, że to jest taka trudna sprawa, ponieważ poświęcam pracę realną z małymi dzieciakami, moimi ulubionymi. Szkoła podstawowa to jest ten wiek, który najbardziej mi się pracuje. Teraz zostanę w szkole średniej. Postawiłem sobie nowe zadania. Mam nadzieję, że uda się je w jakiś sposób wypełnić, zrealizować. Będę Was pewnie informował o tym na bieżąco. Przede wszystkim chcę działać bardziej projektowo. Wiem, że po prostu ostatnie 2 lata mnóstwo dzieciaków zawiodłem ze względu na to, że nie miałem czasu na to, żeby zrobić z nimi fajne rzeczy. Po prostu nie miałem czasu. W tym wszystkim jeszcze pamiętajcie, gdzieś tam mam 2 dzieci, które są dla mnie bardzo ważne i też muszę mieć dla nich czas. W związku z tym trzeba ograniczyć pewne rzeczy, żeby można było rozwijać inne rzeczy. No i padło w tym roku właśnie na ograniczenie szkoły podstawowej. Na takie ograniczenie, że w zasadzie wykasowanie jest planu lekcji. W związku z tym Pan Belfer nadal będzie uczył w sieci, nadal też będzie uczył przede wszystkim właśnie 7-8-klasistów. Bo w tym czuję się dobrze, ale przy okazji będę miał czas na to, żeby nauczyć się trochę materiału dla licealistów i pewnie też gdzieś się tym dzielić. No i co? No, przede mną duże zmiany. Mam nadzieję, że gdzieś tam będziecie mi przy tym wszystkim kibicowali. Nie jest to łatwa decyzja. Chciałbym tutaj pozdrowić wszystkich uczniów, których zostawiam, z którymi się nie spotkam we wrześniu. Jest ich spore grono, ale po prostu się nie da. Po prostu się nie da wszystkiego robić i trzeba umieć rezygnować. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Czy tutaj w sieci będę zawsze, jak będziecie mieli jakiś problem, pytanie, to zawsze możecie pisać. Pewnie postaram się odpowiedzieć, jak pozwoli mi na to czas. Mam jeszcze kilka takich, wiecie, tematów do zamknięcia, jak no nie wiem, na przykład posprzątanie zaplecza, ale to jest temat na dłuższy czas. Aparaty, butelki, odczynniki, plakaty, sprzęt, foto, wideo, gry planszowe, fizyka, szafki, szkło laboratoryjne, sprawdziane segregatory, zużyte, niezużyte, sprzęt filmowy, statywy. No, to zaplecze. Bo tam zrobiłem za duży bałagan, żeby go tak po prostu odpuścić. Przede mną jeszcze kilka bardzo ważnych decyzji, o których mam nadzieję opowiem Wam w przyszłości, które wpłyną na to, że coś tam fajnego się wydarzy. No i trzeba to po prostu robić. W życiu zmiany są potrzebne. W związku z tym, tak, z ogromnym żalem, tęsknotą żegnam się z tym, co tu napisałem, z tym kawałkiem historii, który zostawiam w Koziegłowach. I mam nadzieję, że gdzieś tam to będzie sobie żyło na kanałach gimnazjów w Koziegłowach, filmiki absolwentów z zajęć fotograficznych, czy nasze filmiki z koła filmowego. Strasznie dużo tu się wydarzyło w czasie ostatnich 12 lat, przynajmniej dla mnie i dla niektórych z dzieciaków. I to tyle. Także to taki vlog pożegnalny był, ale pożegnalno jakby dobrze patrzący w przyszłość. Mam nadzieję, że ta zmiana, która nie jest łatwa, spowoduje, że będzie w przyszłości, nie wiem, coś się wydarzy dobrego. No, to kończymy. Ostatni pewnie filmik stąd, z 21. Także jeszcze raz. Dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom za możliwość współpracy przez ten czas. Za to, że mogłem się tutaj tak dużo nauczyć. Uczniom za to, że mogłem z Wami pobawić się w różne szalone rzeczy. Przepraszam tych, którzy się zawiedli w ostatnich 2 latach. Tak po prostu jest. Sam widzę, że to się nie działo dobrze, bo za dużo tego wziąłem na siebie. To prawda, dlatego nauczony tym błędem zmniejszam bardzo mocno moją ilość zabawy przy tablicy, po to, żeby można było bawić się poza tablicą. No, to obserwujcie, co się będzie działo dalej. I do zobaczenia już z zupełnie innego miejsca. Cześć i czołem, udanych wakacji. Wszystkim Wam, drodzy uczniowie. Hej!